opowieści o superbohaterach są swego rodzaju nowożytną mitologią, która za pomocą archetypowych wzorców przedstawia wartości i dążenia kultury, która ją stworzyła. A zmiany w tym, jak herosi przedstawiani są na kartach komiksów czy taśmie filmowej, są odbiciem postępujących wokół przemian kulturowych, czego jednym z najlepszych przykładów jest Batman, mroczny rycerz z Gotham City, który w uniwersum DC symbolizuje sprawiedliwość, choć początkowo zrodzoną z chęci zemsty. Batman zadebiutował na kartach komiksu amerykańskiego na przełomie marca i kwietnia 1939 roku w 27 zeszycie serii Detective Comics. Nikt wtedy nie przewidywał, jak ważną i kluczową gałęzią popkultury będą historie obrazkowe w przyszłości. Stąd nie przywiązywano do nich większej wagi. Rynek dopiero się rozwijał, a sztuka komiksowa sama w sobie nie była traktowana poważnie. Przez pierwsze miesiące publikowania Batmana Heros był po prostu mścicielem. Bez skrupułów zabijał gangsterów, wampiry, potwory i złowieszczych naukowców. Zaniepokojone matki pociech jedynie utwierdziły w przekonaniu redakcję twórców, że trzeba szybko przemyśleć koncept postaci. Nie dość, że była zbyt mroczna dla dzieci, to na dodatek ograniczeniem okazał się jej samotniczy charakter. W trakcie realizacji śledztw bohater działał w pojedynkę, nie mogąc odezwać się do kogokolwiek. Z racji braku innych postaci, a przez to braku dialogów nadających dynamikę akcji, przyjemność z lektury spadała. Do tego nie ma sposobności do prezentacji żartów i wymiany opinii. Stąd postanowiono dodać Batmanowi dziecięcego sprzymierzeńca, Robina, wyglądem przypominającego postać z legendy o Robin Hoodzie, jak również stanowiącego odwołanie do innych motywów literackich, choćby Watsona z kryminalnych opowiadań Artura Conana Doyle'a. Wraz z pojawieniem się dziecka, Batmanowi do kodeksu honorowego dodano także zasadę nie zabijaj. Musiał więc być lepszy od tych, którzy czynili zło. Wraz z nadejściem lat 50. Batman stał się jednym z nielicznych superherosów, którzy byli regularnie publikowani. Załamanie popularności stanowiło wynik krucjaty doktora Friedricha Wertama, amerykańskiego psychiatry niemieckiego pochodzenia. Uczony starał się dowieść, że lektura komiksów, zwłaszcza drastycznych komiksów grozy publikowanych przez DC Comics, prowadzi dzieci i nastolatki do przeróżnego rodzaju dewiacji. Zrozpaczeni rodzice na przedmieściach większych miast Ameryki masowo palili zeszyty komiksowe. Choć badania Wertama, zawarte w jego książce Seduction to Innocent, były nierzetelne, a uczony fabrykował dowody na poparcie swoich tez, to z racji wsparcia mediów, nawet samego New York Timesa, rozpętała się krajowa debata obyczajowa. Psychiatra wskazywał m.in., że Batman i Robin to tak naprawdę para homoseksualistów deprawująca swoimi opowieściami młodzież. Przesłuchania przed Kongresem Stanów Zjednoczonych osób związanych ze środowiskiem komiksowym w sprawie epatowania przemocą i dewiacją, a przypomnijmy, że był to czas polowania na radzieckich szpiegów w dobie McCarthyzmu, utwierdziły opinię publiczną w przekonaniu, że natychmiast należy uregulować przemysł komiksowy. Aby nie doprowadzić do załamania się rynku, wprowadzono tzw. kodeks komiksowy, stanowiący obyczajową i moralną cenzurę. Odtąd nie można było przedstawiać w tym mediów papierosów, dwuznacznych motywów czy aktów seksualnych. Batman został otoczony zgrają sprzymierzeńców, dodano motyw miłosny z Cathy Kane, czyli Batwoman, wprowadzono nawet Batpsa, a poczciwego kamerdynera Alfreda Pennyworth'a zastąpiono na jakiś czas ciotką Harriet. Kryminały zepchnięto zresztą na bok na rzecz science fiction klasy B. Mroczny rycerz przestał być mroczny. Zamiast okładać kryminalistów, częściej walczył z kosmitami. W 1966 roku premierę miał pierwszy serial o Batmanie z Adamem Westem i Burtem Wardem. Dotrwał do 3 sezonów, a na fali jego sukcesu powstał także film Batman zbawia świat, co przełożyło się na pierwszą Batmanię, pospolite ruszenie fanów, ograniczoną co prawda jedynie do Stanów Zjednoczonych. Wtedy to po raz pierwszy masowo kupowano merchandising skupiony wokół zamaskowanego krzyżowca. Zdarzało się nawet, że kobiety układały włosy na kształt uszu obrońcy Gotham. Sam serial obecnie ma status kultowego i stanowił swoisty fenomen amerykańskiej telewizji i główny przykład kampu w kontekście gustu filmowego. Był jednocześnie głupawy i tandetny, lecz realizowano go z taką dozą kreatywności i pompatyzmu godnego sztuk szekspirowskich, że zarówno rodzicom jak i dzieciom trudno było odejść od ekranów. Osobliwość serialu była niebagatelnym sukcesem, pozwalającym jemu, ekipie oraz obsadzie zapisać się złotymi literami w dziejach amerykańskiej rozrywki. Z drugiej strony, jedyna w swoim rodzaju produkcja, nałożyła na mit Batmana klątwę. Od tej pory legend o mrocznym rycerzu nie sposób było brać na poważnie. Mrok zastąpiła jaskrawość. Trudno było postrzegać Bruce'a Wayne'a inaczej, aniżeli pastisz na ekscesywnego miliardera. Zapomniano o posępnych korzeniach postaci odwołujących się do opowiadań Edgara Allana Poe oraz Dreszczowców. Przypomniało o nich dopiero kolejne pokolenie twórców DC Comics w latach 70. W optyce autorów takich jak Dennis O'Neill i Neil Adams, Heros przebrany za nietoperza był naznaczony ciężarem atawistycznej, nieukierunkowanej potrzeby zemsty.
Pojawił się także pomysł ukierunkowania antagonistów Batmana w taki sposób, aby odzwierciedlali bohatera w krzywym zwierciadle, odwołując się przy tym do problemów natury psychicznej. Do batmitologii dodano również szpital dla chorych psychicznie, Asyl Arkham, mający swój rodowód w prozie H.P. Lovecrafta. W kulturze dominowała psychoanaliza, nadawanie podświadomych znaczeń poszczególnym elementom eskapistycznych przygód. Zaczęto kwestionować zasadność działań Batmana, a sam Mściciel był kreowany na pozytywnie zakręconego Don Quixota, absurdalnego człowieka przebierającego się za nietoperza w wyniku kryzysu egzystencjalnego. Początek lat 80. był stresujący dla DC Comics. Mocno rozgorzała rywalizacja pomiędzy kreatorami Supermana i Batmana, a wydawnictwem Marvel, gdzie młodzi i gniewi twórcy pokroju Franka Millera zaczęli wytyczać nowe szlaki i trendy, choćby serią Daredevil. W roku 1984 doszło nawet do tego, że Marvel rozważał kupno od Warnera flagowych serii DC – Batmana, Supermana, Wonder Woman oraz Justice League. Mimo to, od roku 1986 rozpoczęła się najlepsza passa dla Batmana, przynajmniej w świecie komiksowym. To wtedy ukazały się najważniejsze tytuły dla tej marki. Rok pierwszy, Powrót Mrocznego Rycerza, Zabójczy Żart oraz Asyl Arkham, Poważny Dom na Poważnej Ziemi. Każdy z wymienionych komiksów ukazywał Batmana na swój sposób, jednocześnie go modernizując, ale także wprowadzając realizm, czy to pod względem politycznym, czy nadając fabule niespotykanej dotąd gamy przemocy. Klasyki wśród Batkomiksów z lat 80. nie byłyby jednak tak rozpoznawalne, gdyby nie kasowy sukces filmu Batman z 1989 roku w reżyserii młodego wtedy Tima Burtona z Michaelem Keatonem w roli Batmana i Jackiem Nicholsonem jako Joker. To także pierwszy tego typu blockbuster wspomagany ogromną machiną marketingową i seriami dedykowanych produktów i zabawek, która obiegła cały świat. Film, choć bywa krytykowany za luki w fabule i uczynienie z Batmana zabójcy rodem z pierwszych komiksów z 1939, to potrafił uwieść atmosferą, designem oraz architekturą samego Gotham. Wypuszczony 3 lata później, Batman serial animowany zrewolucjonizował myślenie o kreskówkach oraz zmienił rzemiosło tworzenia animacji. Był to pierwszy serial w historii tej sztuki rysowniczej, który realizowano na czarnym papierze oraz czarnym tle. Dawało się to odczuć w historiach, które jak na serial dla młodzieży były niezwykle wiarygodne pod względem społecznym i psychologicznym, poruszając przy tym często niejednoznaczne motywy filozoficzne. Umiejętność zadawania trudnych pytań w atrakcyjny sposób sprawiała, że Batman The Animated Series stał się również ulubieńcem dorosłych widzów. Dojrzałość kreskówek oraz komiksów kontrastowała wtedy z infantylnością wysokobudżetowych filmów wypuszczanych w kolejnych latach przez Warner Bros. Studio, idąc za ciosem, pozwalało sponsorom, tym razem firmom zabawkarskim, wtrącać się w kwestie scenariusza. Przy kolejnej adaptacji, niesławnym Batman i Robin z 1997 roku, sami aktorzy przyznawali, że na planie czuli się jak w zoo, a nie w pracy. Brak wizji i kierunku w realizacji kolejnej części przygód Batmana oraz wyczerpanie dotychczasowej formuły były aż nadto widoczne. Film okrzyknięto nie tyle najgorszą adaptacją komiksów, ale też produkcją, która zabiła na jakiś czas kino superbohaterskie i samego Batmana. Nową szansę na opowiedzenie historii superherosa dano na przełomie wieków początkującemu jeszcze brytyjskiemu reżyserowi Christopherowi Nolanowi. W 2004 roku pojawił się film Batman Początek, zapoczątkowujący jedną z najbardziej znanych trylogii filmowych w zachodniej kinematografii. Intencją Nolana było możliwie jak najbardziej realistyczne oddanie legendy, aby nadać mitowi jak najwięcej dozy wiarygodności. Dołożył do tego motyw podróży bohatera według antropologa i kulturoznawcy Josepha Campbella oraz teorii mimetyzmu i kreowania kozła ofiarnego René Girarda. Według Nolana filmy o Batmanie miały być nie tylko rozrywką na najwyższym poziomie, ale jednocześnie dramatem człowieka próbującego przekuć ból i cierpienie w poczucie sensu i misji. Kolejny film, Mroczny Rycerz z 2009 roku, to nie tylko popis aktorski Heatha Ledgera, ale także smutna opowieść o podtrzymywaniu porządku społecznego poprzez kłamstwo, aby zapobiec anarchii. Bardzo ciekawie sportretowano tam samego Batmana, nie tylko jako wybawcę, ale i inwigilatora, realizującego konieczne zło w imię wyższego dobra. Domykający trylogię Mroczny Rycerz powstaje, w ciekawy sposób domknął podróż samego Bruce'a Wayne'a, któremu udało się wyzwolić z roli Mściciela i wieść szczęśliwe życie. Za sprawą trylogii Nolana, mit Batmana odzyskał dawny blask i stał się globalnym, ponadnarodowym mitem, z którym każdy mógł się mniej lub bardziej utożsamić. Wraz z zakończeniem trylogii Mrocznego Rycerza zmieniono podejście do prezentowania samego Batmana. Postawiono na mozaikowatość legendy Bruce'a Wayne'a. Trudno mówić o jednej obowiązującej wizji postaci, gdyż od teraz było ich całe multum. Batman był inny w komiksach, w późniejszych i wcześniejszych filmach, animacji, grach, nie mówiąc już o książkach.
Obecnie we franczyzie Batmana mamy do czynienia z chaosem. Winne po części tej sytuacji jest zarówno Warner Bros., jak i DC Comics. Pierwsze usilnie rywalizuje z Disneyem oraz Marvelem w realizacji bardziej koherentnego uniwersum filmowego, a śpiesząc się nie dba o jakość scenariuszową. Nie pomagają tutaj także przepychanki producentów i twórców filmowych związane z kolejnymi fuzjami finansowymi Warnera, nie pozwalające w sposób jednoznaczny określić, kto odpowiada za co w architekturze serii filmów poświęconym superbohaterom. DC Comics z kolei dogorywa z racji tego, że twórcy w branżach filmowych lub animowanych są lepiej opłacani niż w profesji komiksowej, a dodatkowo obecne pokolenie redaktorów jest także bardziej zaoferowane większą reprezentacją mniejszości wśród postaci i dbaniem o politycznie poprawny wydźwięk zeszytu niż opowiedzeniem motywującej, poruszającej historii. Na tle tego wszystkiego ciekawym wyjątkiem jest niedawna reaktywacja serii filmowej w postaci The Batman Matta Reevesa, przedstawiająca proces gojenia się psychicznych ran człowieka w masce, gubiącego się w przemocy podczas realizowania powołania. Jednocześnie Batman pozostaje jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci popkultury, pojawiającą się na przestrzeni lat w niezwykle szerokiej gamie form. Od płytkiej, skomercjalizowanej ponad miarę rozrywki, po dzieła sztuki zadające poważne pytania. I jak bywa to w przypadku opowieści ważnych dla danej kultury, interesujące są nie tylko same losy Mrocznego Rycerza, ale także to, co mówią one o nas samych. A na koniec zapraszamy też do naszego sklepu zależy.pl, gdzie znajdziecie m.in. koszulki z uwspółcześnionymi wersjami dzieł sztuki, a także kubki z ciekawym wzorem oraz książkę Wojna idei, myśl po swojemu, w której rozwinięte jest wiele tematów poruszanych na obu naszych kanałach. Wielkie podziękowania dla naszych patronów, którzy pozwalają nam poruszać również trudne tematy. A żeby nie przegapić kolejnych odcinków, nie zapomnij włączyć dzwoneczka powiadomień. Do usłyszenia.